Cześć, witam was gorąco w kolejnym odcinku Zajadamy. Oceniamy, chociaż dzisiaj bardziej wypijemy. Oceniamy. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, oceniamy. Były przysmaki spaki. Siostro, już czas. Aj, ręka jak złamada. O, jak się sunę, ty chłopie. Był test yerba mate w puszce zrobiony przez Pridaka. Wiesz, widzę, że wraz z rosnącą popularnością czasami pojawiają się różnego rodzaju anomalie. Chociażby jak ta, którą spotkałem dzisiaj w sklepie. Yerba mate w puszce. A dzisiaj będzie test energetyka jabłkowego 100% naturalnego w puszce. Sprawdźmy to. Może jesteś kierowcą autobusu, tak jak ja? Albo sekretarką w dużej firmie, urzędnikiem, albo jakimś zwykłym, szarym pracownikiem. Łapie cię znużenie, energii brakuje. No to wtedy sięgasz po energetyka. No i jakie te energetyki są, najczęściej wiemy, ale teraz taką trochę nowością na rynku jest Jabu. Naturalny energy drink. Nawet tutaj jest na górze puszki napisane natural energy drink. No i właśnie to będzie przedmiotem dzisiejszego testu. Jak smakuje, jak wygląda, jaki jest. Czy warto go mieć w swojej ręce, czy warto mieć go w swoim domu? Sprawdzimy to. A jak będzie w rzeczywistości? Sprawdźmy to! No dobra, przyjrzyjmy się puszce. Jest tu napisane Jabu, bardzo takie... Dla mnie to trochę chińskie znaczki. Takie mam skojarzenie, trochę z Japonią mi się to kojarzy i w ogóle z krajami kwitnącej wiśni. No, aczkolwiek sok jabłkowy. W sensie energetyki jabłkowe. Tłoczony na zimno sok jabłkowy, 99,5%. Wyciąg z guarany i naturalna kofeina. Taki jest skład, powinien taki być skład tego napoju. Tutaj na odwrocie widzimy taki dość solidny opis. I co ciekawe, wszystko jest po polsku. Nie ma słowa po angielsku ani w innym języku, więc obcokrajowiec, dla niego będzie to zagadka, no bo jest tylko napisane natural energy drink, ale o jakim smaku, on już tego chyba nie zajarzy. Chyba że mu się to słowo jakoś tam skojarzy z jabłkiem, w co wątpię, bo po angielsku jest apple jabłka, a nie jabu, jabłko, jabłuszko. No dobra, co my tu mamy napisane z tyłu? Lekko gazowany napój owocowy z dodatkiem naturalnej kofeiny i ekstraktu z guarany, pasteryzowany bez dodatku wody, cukru i konserwantów. To jest właśnie najciekawszy dopisek, bez dodatku wody, cukru i konserwantów, więc kurde. Ideolo. Składniki. Tłoczony na zimno, naturalnie mętny sok jabłkowy, 99,5%, więc zdecydowana większość puszki. Naturalna kofeina 0,032% i ekstrakt z guarany 0,02%. Wysoka zawartość kofeiny 32 mg na 100 ml. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmących piersią, nie wskazanych dla osób wrażliwych na kofeiny. Nie mieszać z alkoholem. No właśnie, nie mieszajcie z alkoholem. No i tutaj też jest taka bardzo ciekawostka. Jabł według badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest dobrym źródłem składników prozdrowotnych, między innymi antyoksydantów oraz środków stymulujących aktywność organizmu, dzięki czemu może stanowić wartościowe uzupełnienie prawidłowej diety. Nasz kanał to taka trochę pizza jedna wielka i to raczej nie jest jakaś prawidłowa dieta, ale też myślę, że do pizzy chyba byłoby dobre. Jakoś taka ciężka pizza, ciężko mi zjeść, już nie macie siły, to sobie wypijecie energetyka i z siłą zjecie. No i tutaj u góry jest taki paseczek, który jest napisane wytłoczony z polskich jabłek. No dobra, to sprawdzimy, co wy tu macie. Aha, i jeszcze tutaj jest taka high quality, wysoka jakość, jakość i tradycja. Wyprodukowano z certyfikowanego soku jabłkowego Fruity.
Tak jest napisane. Jak to smakuje? Jakie to jest? Przelejemy do szklanki, spróbujemy. O, lekko gazowane, rzeczywiście. Lekko strzeliło, pyk. Mamy, o, mamy napój. Puszka taka, no, fajna. Zielony kolor. Taki czytelny, wszystko jest czytelne, zielone. Bardzo ładne, minimalistyczne. Takie ma być. Szklaneczka. I lejemy lekko mętny napój. Rzeczywiście lekko gazowane. Tutaj widzimy kolor. Kolor jest taki złocisty, jak jesienne polskie jabłuszko. No zapach jabłkowy, no kurczę, no nie ulega to wątpliwościom. W początku lekko kwaskawe, a później rzeczywiście mega jabłkowe. Jak piliście taki wyciskany sok z jabłek, to z pewnością wiecie, o czym mówię. Smakuje bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Z tym, że no, wyciskany sok jabłkowy nie jest gazowany. I to jest właśnie to, co tutaj się różni. No i nie wiem, czy ten ekstrakt z guarany coś tutaj daje, czy lekko nie zmienia smaku. To, że to jest jabłkowe, nie ulega wątpliwościom. Producent nie podaje jakiej marki albo jakiego gatunku to są jabłka, no bo są różne. Są Lobo, są Renety, to bardziej do pieczenia. Są, no jest masę, Lobo, Cortland, Champion, no i właśnie mi się wydaje, że tak pierwsze wrażenie smakowe to, że właśnie jest to wyprodukowane z jabłek gatunku Champion. Takie mam wrażenie, ale czy tak jest rzeczywiście, tego nie wiem. Nie wiem ile kosztuje, ale z tego co wygrzebałem w internecie to około 4 zł. Na stronie tego producenta tego napoju jest lista sklepów, w jakim on jest dostępny i to jest głównie na Mazowszu. Nie wiem, czy producent będzie chciał przeprowadzić ekspansję na kolejne województwa, przepraszam. No, rzeczywiście lekko gazowane. Na kolejne województwa. Ile to będzie kosztowało, w jakim nakładzie to idzie, gdzie... Nie ma za wiele informacji jeszcze, chociaż social media są prężnie przez niego prowadzone. Wygląd ma wszystko bardzo ładnie, no i skład jest rewelacyjny, no to jest praktycznie sama natura, a teraz to jest takie na fali. Produkty eko, jakieś tam natural, wszystko to jest temat na fali, na fali. Więc myślę, że w tą falę ten produkt ma się okazję wstrzelić. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co gwarantuję wam, że to jest smaczne. Smaczne. I tak naprawdę, no nie wiem, czy producent będzie coś tu uzupełniał o jakieś tam kolejne napisy, chociażby dla anglojęzycznych narodowości, żeby wiedzieli, co mają w ręku, no bo warto by było. Także chociaż napisać Apple Drink albo coś w tym stylu. Tego tutaj brakuje, moim zdaniem. Jeśli chcecie rosnąć, to powinno to być. No tyle, kochani. Yerba mate w puszce przetestowane, to teraz naturalny energetyk w puszce, jabłkowy, też przetestowany. Mission complete. Myślę, że to też dobry dodatek do pizzy byłby. Lekko gazowany, jak cola. Myślę, że do pizzy też pasuje, szczególnie hawajski. Także dzięki i do zobaczenia. Zostaw komentarz i subskrybuj Szeryfów.